Witam wszystkich serdecznie, kolejny raz selfie, kolejny rok, kolejny raz na selfie. Oczywiście przyjechałem tylko sprawdzić, czy przylatują tu moje pszczoły. Dowód jest. Pszczoły moje żółte, po części żółte. Okej, okay. Po tym je tylko rozpoznaję, bo jak inaczej pszczołę poznać. A nikt żółtych pszczół nie ma, tylko ja. Kolejna. O, jak zasuwają. Proszę, jak zasuwają. No, jedyna roślina, która może jeszcze mi uratować tyłek, jeśli chodzi o miód. W innym przypadku będę musiał go kupować. A bardzo bym nie chciał, bo nie po to mam pszczoły, żeby kupować miód, nie? Ale powiedzenie w tym roku, kto ma pszczoły, ten ma miód, się nie sprawdziło. O, proszę, tutaj dwie aż. No, okej, okay, nie chcę tam wchodzić. Ze względu na kleszcze nie chcę wchodzić zbyt daleko, żeby nie nałapać kleszczy, ponieważ w zeszłym roku miałem ich 7 i nie obyło się bez leczenia antybiotykami na boreliozę albo przeciw boreliozie. No, w tym roku nie chcę tam wchodzić, nie chcę za blisko podchodzić, bo można złapać, chociaż jest zimno i jest jakby mniej. W tym roku miałem na sobie 2, ale żaden się nie wbił, właściwie jeden się wbił tylko, ale momentalnie był wyjęty, no i rumienia nie było, także udało się. Okej, okay, idę do auta, podjadę na pasiekę, bo tam miałem jeszcze 3 odkłady, na które muszę coś dobudować, bo to różnie bywa. Jeszcze ta selfie będzie kwitła jeszcze gdzieś w granicach 5 tygodni, także marniutka w tym roku zimno było, taka malutka. Normalnie była zawsze na 3 metry wysoko, kurczę, w tym roku jest tak mi pod brodę. Także nie wiem, no będzie rolnik niezadowolony z ilości masy. No ale też bywa różnie. Nie tylko pszczelarzowi wiatr w oczy wieje. No. Okej. No, to do zobaczenia na pasiece. Robię tu jakąś przerwę, jakoś tu się chyba robi. Gdzieś to się tu. No i wjechaliśmy na pasiekę. O, wow. Okej, muszę wziąć tylko kapelusz na głowę. To jest ta pasieka nad stawem. Dobrze, żeby nie dostać czasami pod oko. Okej. Tutaj jest te 3 i tam muszę sprawdzić tamte 3 i te 3. Najpierw te 3 zobaczymy. Hopsa, jak to wygląda. Pszczółki są, ale tu im nic nie trzeba dawać. Hop. Tutaj też są pszczółki na górze. Ale też im nic nie będziemy dawać. A te jeszcze nie weszły. Okej. Ale tu było chyba pełno. Wszystko moje odkłady. To były tylko rodziny, które wychowywały matki. Tam jest jeszcze jedna rodzina z tym blaszanym daszkiem.
To jest nie moja, została sprzedana, była moja, jest nie moja już. Została sprzedana na prośbę tylko kupującego, tu stoi. Obca. Tu jest pełno, to zdejmiemy. Hop. Tu jest pełno. Teraz widać ramki pogrubione, czyli pokarmu mają tam dość. Ta buduje też tutaj kolejną ramkę. Tu nie jest zbyt wiele pszczółek. Opsa. No i tutaj też jest trochę. Tu można było im też poszerzyć, dlatego. Spokojne. Matki czerwią. Okej. Trochę podsunę do przodu. Trochę podregulujemy. Okej. Wyrównamy. No. Ja nie przyjechałem ich poszerzać, mówiąc szczerze. Przyjechałem tylko pooglądać, bo mi się nudzi w domu. Nic nie robię, zrobiło się ciepło, jest tak za ciepło. Ale jak już jestem, to trzeba coś zrobić. Może da radę się zrobić. Czego mi brakuje? Nie, kochani, bardzo bym chciał, ale ja muszę tu przyjechać jeszcze raz kolejny. Tak. Okej. Okay. Ponieważ nie mam krat odgrodowych. Nie pomyślałem w ogóle w domu, że będę coś musiał tu zrobić. No, ale to nic. Przynajmniej żeśmy zajrzeli, jak to wygląda. Przykryjemy je z powrotem. Spokojniutko. Okej. Następna. I następna. No. Weźmiemy luto. Zobaczymy jeszcze tutaj. Czy poszły już pszczółki do góry? Te odkłady są robione trochę później, dlatego stoją tylko na dwóch. One się cały czas rozwijają. To tu. Te są trochę wcześniej robione. Tu były B52, ale to jest z zeszłego roku. Tu są na drugim korpusie pszczoły. Tu jest pięknie na drugim korpusie. Okej, okay. Ale tu nie będziemy im nic wkładać więcej z tego względu, że właśnie zamówiłem 4 matki bakwasta, bakwas 155, dostanę go, powiedział, już w środę i z tego względu, no tutaj to nie trzeba, bo tu jest ciężko. Okej, tu najwyżej postawimy tylko tam. O. A tu jeszcze, żeby im za bardzo nie grzało. Słoneczko. Przykryjemy trochę tak, żeby zacienić. Okej. B155, bakwas, przyjdzie do mnie dwie matki. Jak Wirtschaftskönigin, czyli nie roz tego, nie roz, nie królowe, które, z których zarodowe, tylko czy reprodukcyjne. To są też pszczółki na górze. Okej. Ale ja z nich sobie zrobię też kilka serii.
ponieważ to jest tylko dla mnie, to ja nie będę przepłacał nie wiadomo ile za matki reprodukcyjne. Gdybym ja handlował, tu jeszcze nie weszły, handlował matkami, to by to było inaczej. Okej, ale nie handluję. Robię, jest gorąco i pszczoły też nie latają, taki mały omlot. Dlatego te kilka matek, które tam znajomym przekażę, to albo odsprzedam pod, no, za jakieś niewielkie pieniądze. To były podawane w zeszłym tygodniu te skrzyneczki. Suszą nektar, kurczę, i taka wilgoć holender się robi zaraz. O, pszczółki są tutaj wysoko. To odwinę. Okej. 155 bakwas, B155. Jest bakwas z dopiskiem Higiena Plus, czyli też VSH, czyli do, akurat dobra do mieszka krwi, do mojego Elgona. Tu jest pięknie, o, tu naniosłem miodu, już widzę. Hop. Tu naniosłem miodu, pszczółki spokojne. Żadnej reakcji. To jest mój Elgon z nową matką. To znaczy ligustika, królowa ligustika podana z matką, matka ligustika skryta moimi dronami tutaj Elgona, także o, w ten sposób, kurczę, język mi się plącze. No i tam kolejne, tam stały trzy, jeden jest zabrany, już nawet nie wiem gdzie, aha, tu jest dołączony, był bez matek, to są dwa bez matki dołożone na rodzinę, która odchowywała. To możemy też zobaczyć, ta rodzina na dole w skrzynce, rodzina odchowywała mateczki po chyba 2-3-krotnie. Później podana była matka, znaczy zostawiony był matecznik. Matecznik się wygryzł, matka poleciała się unasiennić, no i wiecie jak to było, nie? Jak to się zdarza. Zdarza się czasami tak nie najlepiej. O, widzę, że tutaj pszczółki jeszcze siedzą. To była jeszcze odrobina tego zasklepionej larwy. Reszta jeszcze się wygryzała i one zostały przy tej larwie, ale pszczoły już są fajne, spokojne, widzę, także można poklepać. O, tam się podrywa jedna. Hop. Jest pusto. Odkład dostał taką tarameczkę, pójdzie już do wymiany. Ale odkład był budowany na tym, co... Okej, spróbujemy tutaj wytrzepać. Jak się da, jedną ręką. Jak nie będzie już przerwił, ale tam jest jeszcze miodzik, tu jest też miodzik zasklepiony i tu nanosiły. Ok, niech one sobie, niech w takim razie sobie to będzie dalej. To co ja zrobię, to te ramki włożymy, a tam jest folia, odsunięty tylko narożnik, ponieważ nie miałem gazety tej zwanej, pszczoły nie miały co czytać.
i odsunąłem tylko narożnik, żeby one się mogły, jak to się nazywa, zintegrować. O, hopsa, no stoi tu chwilę. Hop. To muszę później tak czy tak przyjechać. A te pszczoły już przeszły, nawet tam została tylko część pszczół. Tą folię damy na górę. O, to jest pięknie już. Okej. Co jeszcze pogrzebiemy i w takim razie tak. Gdzieś była matka i teraz nie pamiętam gdzie. Czy ten na dole był... A nie, tam na dole nie była, to tu w takim razie. A już wiecie co, z tymi pszczołami, jak człowiek musiałby wszystko siedzieć i pisać i sekretarza nosić, ciągać za sobą, żeby to wszystko notował, co się robi, jak, gdzie i kiedy. Miód się świeci, czyli one teraz zaczęły nosić miód, no latają na selfie, o, tam jest gazeta na dole. A dlaczego ja tu zaglądam, ponieważ no, ja chcę zobaczyć gdzie są jajca, gdzie jest mateczka stąd. Hop, ale robię to jedną ręką dla filmu. Jedną ręką przy pszczołach też można robić. Opsa, niezbyt wygodnie. No hej, bo dymu też nie wziąłem, nawet nie rozpaliłem. O, tam jest czerwiu, widzicie? Gdzie tam jest czerwiu? A tutaj popatrzymy do słońca, czy są jajca. No ja ich nie widzę. Na razie z drugiej strony, hop, żeby was tam nie gniót, bo będziecie żądlić. Okej, okay. Tu są na tej ramce już jajca, jak to mówią Ukraińcy i Rosjanie, jajcy. Okej, okay. A więc my to wszystko do kupy. I wystarczy na przeglądu na dzisiaj. Jak to teraz się zrobiła taka miła praca u pszczół. Przyjeżdżasz, zajrzysz, wyjeżdżasz. Chcę zobaczyć teraz, jak mi się tu układają Y. Widać tą stronę, czyli ta bramka była. Te tutaj dzwonki to mnie nie interesują w ogóle już o tej porze. Niech sobie wiszą, chcą mieć, to niech mają. Okej. Okay. Roić się nie będą. O. Tam było na dole. Hopsa. O, pszczoły wisi. Hop, tą trawę chcę się pozbyć na dole, co jest. Hop. Bardzo miło się pracuje z tymi sześcioramkowymi ulami, skrzynkami. O, teraz folię na górę. Pszczółki się zintegrowały. Jak ja to miałem? Aha, to miałem dużym daszkiem przykryty i daszek był obciążony z tamtej strony, żeby go wiatr nie zdmuchnął. O. Okej. Ponieważ tu jest na dole była duża skrzynka, tutaj nie ma ramek, chyba jedna tam wystaje, ale no, zatwór włożony i przykryte, żeby czasami wody nie naleciało. Okej. No tyle u moich pszczół. Jak przyżółkły moje pszczółki. Proszę. Ligustika, Deutsche Ligustika, DL.
ale tutaj jest Deutsche Ligustika, ale też matka z cichej wymiany. Ta matka, która była kupiona w zeszłym roku, została wymieniona na nową. Chodzi nowa mateczka. No i czerwi sobie na żółte pszczółki robi dalej. Okej. Co jest tu? Aha, tutaj przykryłem podwójnym daszkiem, bo po prostu został. O, są pszczółki na czwartym. Na trzecim, przepraszam. Są na trzecim. No i niech się rozwijają. Jak przyjdą mateczki w środę, to ja tu może zrobię w niedzielę z tych odkładów, które się tutaj podzieliły. Jak jest czerw na górze, to zobaczymy, gdzie matka. Matka na dół, czerw zabierzemy, zrobimy dwa kolejne odkłady na tego bakwasta, którego kupiłem. No, bo muszę sobie trochę podmienić tą pszczołę, a żeby się rozszerzyć tego bakwasta więcej. No, a jednak na hodowców z Polski nie mogę liczyć, kurczę, muszę bazować na pszczole produkowanej w Niemczech. No, tak jeszcze krótko tam. Tu jest tak, latają miło. Tutaj dwa też zostały, były trzy, dwa zostały. Te są nadbudowane, trzy. Tutaj trzy, ten jeden słabszy dostawiony. On jeszcze jest właściwie tak skośnie stoi, nie wiem co tu jest. Może też bez matek, może przyjdzie tu jedna. Ale nie, tu spokojnie, jeszcze jest na pewno mateczka. Pszczoły na górze, pod daszkiem. Okej. Jeszcze raz, ile one zajmują? A nie, nie trzeba tu im dawać jeszcze, one są jeszcze za słabe. Okej, one są za słabe, czyli tu im nic nie będziemy dawać. To jest moja... Mój Steinklee, i zawsze zapomnę, jak się nazywa po polsku. I no, pomóżcie mi, Boże. Niecierpek? Nie. Nie wiem, niecierpek to nie jest. To jest też na N. Na Łódź. Nie na Łódź. A nie wiem, zapomniałem. W każdym razie żółto kwitnie, nie biało. Bo są dwa gatunki, jedna biała, jedna żółta. O, ktoś wie, to niech tam napisze. Znaczy, wiecie, ja też wiem, tylko że... To jest rójka. Rójka się rozwinęła świetnie, ona była na 7 ramek, później tu zajęła, później już jej dołożyliśmy dwie nadstawki. No i na początku dostała karmę w słoiku, pełny słoik, a w tej chwili nosi już sama. Rójka jaka? Kanika, nie? No pewnie. No, to jest rójka, którą... Skąd przywiozłem? Aha, rójka, którą dostałem od pszczelarza tutaj, który już miał tych rójek zbyt wiele. Co tu im trochę udrożnimy? Hop, miał. On dzieli pszczoły tylko z rójek, tak jak mówiłem wcześniej. Dzieli z rójek i... No i trafiły mi się od niego dwie rójki. Gdzie stoi ta druga, to już nawet nie wiem. Ta jedna gdzieś tam jest też dostawiona. Albo wywieziona na ten... O, najprawdopodobniej wywieziona do Donsdorfu. A z tą nie chciało mi się jechać. No chyba to tak było. W każdym razie, o, teraz mają lepiej, więcej miejsca do lądowania. No. Tak to jest. Na drugi rok będę miał tu pełno kwiatu, bo koniczyna zakwitnie. Koniczyna powychodziła i biała, i czerwona, i przeróżna. Biała już kwitnie, ale taka różowa. O. Ale na drugi rok będzie jeszcze raz więcej. No i ten mój
o kurde, jak to się nazywa, Steinklee, powiedzmy po niemiecku, wykwitnie też, jest rozsiany tutaj po całym terenie. Po całym terenie, tam jest go więcej, tu już jest go więcej, tutaj bliżej. Tam jest, z tamtej strony jest trochę mniej, tam dopiero z tyłu jest trochę rzucone, ponieważ prosimy właściciela, żeby dopóki miasto, bo to jest, jak to, sztat, sztat to może być państwo też, nie? Albo sztat, ale mówią sztada, może być tak, że to jest zrobione jako teren naturalny i tu nie ma nawozów, tu nie ma oprysków, tu nie ma nic. Tu jest tylko żadnej chemii, tu są tylko moje pszczoły i dziko rosnąca trawa. Ta trawa wyrosła dziko i to będzie jako no, taki po prostu teren naturalny. I ten rolnik z tego tytułu ma dopłaty. Posadzone są drzewa, tam jest kasztan. I drzewa owocowe, jabłonie, także tych jabłek tutaj później na soki trochę będzie zbierał, pszczoły będą miały gdzie latać na kwiatki, za jakieś 10 lat to będzie już full, ale ja już nie będę miał chyba siły na takie pszczelarstwo za 10 lat. Mam, kochani, 65 i myślę, że już jak będę miał 75, to już no na chleb jeszcze beb nie będę wołał, ale robić mi się już chyba nie będzie chciało. Tak, jakieś mam dziwne przeczucie. Ach, tu jeszcze dostałem ule. Powiem wam, to są ule też Zander, ale leżaki. 20 chyba 8 ramek wchodzi do nich. Dlaczego? Ponieważ zamówiłem matki Kaukazy. A Kaukazy, tak jak wyczytałem, idą bardziej wszerz, nie wzwyż. I dlatego zamówiłem tutaj, dostałem w prezencie te ule. Nie? To są stare ule, je trzeba poprawić. No z tym, że te Kaukazy do mnie nie dotarły, może jeszcze dotrą, chyba nie, ale tak. No w razie jak dotrą, no to coś się tam rzuci, parę ramek, i albo na zimę zostaną gdzieś w jakim odkładówce, a przełoży się to na wiosnę. Te Kaukazy chcę tylko po to, żeby mieć pszczołę, żeby ona się tu pokryje znowu z moimi elgonami i ten, po tego chcę mieć pszczołę, która będzie latać wcześniej i cały czas mnie szczypie ta czerwona koniczyna, nie? Tego jest tutaj mnóstwo po polach, no. A jak rozmawiałem przez telefon z panem Grzesiem, to pan Grzesiu powiedział, że no, na czerwoną koniecznie to tylko kaukaska pszczoła, nie? No to dlatego chcę sprawdzić i sobie zamówiłem tą kaukaską pszczołę, matkę, a pszczołę sobie wyhoduję już od matki sam. O, widzicie oset, a to też polecam pszczoły. No, to takie nic tu nie rośnie, to było raz skoszone. Takie nic, nie? Motylki tylko i ten preria się robi. No, ale na drugi rok już będzie ciekawiej tutaj, dużo ciekawiej. No. Dobra, no tyle, kurczę, bo znów się rozgadałem. Gadulec się zrobił znowu. Długi gadulec. Do zobaczenia.